Siemano drogi widzu, witam Cię w dzisiejszym materiale na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o papryce polnej. No bo, co ja Wam będę dużo mówił, posadziłem troszeczkę tej papryki. No i warto by było podzielić się z Tobą moimi problemami, które ja napotkałem i w sumie takimi rozterkami, co ja miałem z nią zrobić, bo uprawa papryki gruntowej jest zdecydowanie dużo prostsza od papryki tunelowej, ale jednocześnie ma parę takich zakamarków w swojej uprawie, w której ja bym się nie spodziewał, że aż tak to może pójść nie po mojej myśli. Natomiast warto zaznaczyć, że pomimo tego, że ona nie wygląda ładnie, drodzy widzowie, natomiast to, że nie wygląda ładnie, zaraz pokażę Wam wszystkie krzaczki, zobaczycie jak to wygląda z bliska, bo jeżeli przybliżymy, to uwierzcie mi, że pomimo tych marnych krzaków, marnej wysokości, te krzaki naprawdę mają bardzo dużo owocu na sobie. Ot takie szybkie porównanie, drogi widzu, jak wyglądała tamta papryka, a jakiej wielkości jest ta papryka, no to nie powiecie mi, że różnicy tutaj nie ma, no bo jest ogromna. No to co, no wracamy do papryki polnej. Zacznijmy właśnie od niej wysokości, no bo widzicie, teraz kucam i no jest naprawdę niziutka. I miałem taką rozterkę, bo czy to nagrywałem pierwszy swój poradnik do papryki, czy pokazywałem Wam tą polną, Wy się zawsze zastanawialiście, po co podwiązywać. Ja nie podwiązuję, moje krzaki się trzymają. No i jeżeli chodzi o paprykę w tunelu, nawet nie ma takiej możliwości, żeby jej po prostu nie podwiązać. Sami widzieliście, jak ona wygląda, do tego dodajmy sobie, że na każdym krzaku tak naprawdę u mnie wisi coś około 3 kg owoców. No może nie na każdym krzaku, bo się zdawą wyjątki, że jest mniej, a niektóre, że są więcej, wiecie, po prostu natura. Natura jest różnorodna. No i wiedziałem, że ta odmiana, którą tutaj mam, jest niska, jest plenna, bo ona jest typowo polna. I mówię, dobra, nie będę jej podwiązywał. Wy mi też pisaliście, że macie paprykę normalnie na polu i jej nie podwiązujecie. Mówię, nie będę jej podwiązywał. W efekcie, powiem Wam szczerze, nie wiem, co się stało, ale to chyba chodzi o plon, który ma ta papryka. Bo przykładowo, popatrzcie sobie teraz na tego krzaka. Niziutki krzaczek. Policzmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem papryk mamy na tym krzaczku. Na tym małym, jednym, niziutkim krzaczku, gdy ta papryka już jest po pierwszym rwaniu. My już z każdego krzaka obrywaliśmy jedną albo dwie papryki. Czajcie fazę? To jest naprawdę fajny wynik pomimo jej wysokości. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaka to jest odmiana tej papryki, no bo bardzo często zadaje się mi to pytanie, no to już Wam od razu powiem, jest to Aristotle od Seminisu, odmiana F1. No i tak ona się prezentuje. Dość zabawna sytuacja. Obrodziła tak, że aż się gałęzie łamią. Jedna gałąź, raz, dwa, trzy, cztery papryki. Uwierzcie mi, że tak pod ręką to jest około 1,5 kg. Nie, no może nie 1,5 kg, ale takie kilo solidne to na pewno jest. Ażbym poszedł do domu i to przeważył. Drogi widzu, w efekcie tego plonu, no moja papryka po prostu postanowiła, że ona to się kładzie, bo ona to nie wytrzyma na stojąco. Z jednej strony spoko, że się położyła, bo nie rwą mi się gałęzie, tak jak ta przed chwilą, co Wam pokazałem. Podwiązywanie. Bo powiem Wam szczerze, chodziło mi to po głowie, a jak ja Wam mówię, pierwszy raz uprawiam paprykę polną i to jest dla mnie nowość, a ja nie korzystam z poradników czy coś, tylko wiecie, ja zaczynam uprawę i w sumie no to co, no to trzeba by się dowiedzieć, co z nią w ogóle zrobić, przeczytać jakieś instrukcje, coś, co nie? Nie to, że ja jestem przygotowany, ja lecę po prostu, co się będzie działo. I jak widziałem, co się dzieje, naszła mnie myśl, żeby powbijać tu pachołki i po prostu to podwiązać. Natomiast nie zrobiłem tego. Wiecie, dlaczego tego nie zrobiłem? Bo doszedłem do wniosku, że jeżeli podwiążę i nasze gałęzie będą kładły się na jedną albo drugą stronę, to po prostu gałęzie mi się będą rozrywać. I stwierdziłem, że lepiej, jeżeli ta papryka mi się samoistnie położy, niż żeby mi się te gałęzie obrywały. W efekcie, no co ja Wam powiem, no nie wygląda to źle i produkuje naprawdę ładny towar. No bo produkuje takie papryki. Mogę Was wtedy zastanawiać, dlaczego tutaj nie ma żadnej czerwonej papryki. Z bardzo prostego powodu. Ja wszystko tutaj zrywam na zielono, po prostu. Sprzedaję zielony towar. Minusem papryki polnej jest to, że zawsze trzeba ją przecierać.
po prostu bawełniane rękawiczki i za każdym razem, jak to się nie każdą jedną bierzecie, cyk, 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 żeby była ładna, świeciła się. Papryki polnej osobiście posadziłem w tym roku 2,5 tunela, głównie dla testów, żeby też się właśnie dowiedzieć, z czym to się je. Pierwsze, na co musicie uważać, jeżeli byście się skusili na paprykę polną. Oczywiście, jeżeli robicie to w swoich przydomowych ogródkach, no to was to nie dotyczy, co ja wam będę dużo mówił. Natomiast na takim areale, słuchajcie, zające wycięły mi mnóstwo. Myślę, że coś około, powiedzmy, tych 70 krzaczków. No po prostu szły i całym pasmem wszystko wycinały. To jest pierwszy szkopuł tej papryki. Drugi szkopuł, który mi się trafił, no to słuchajcie, to był po prostu łoś. Tak, łoś sobie tu przyszedł i łoś se stwierdził, że on też chce sobie papryki polnej spróbować, no i też sobie ją zakąsił. No, jest jak jest, no co ja wam powiem. No. Po prostu, łosie chyba lubią paprykę, bo do tej pory jeszcze mi tu przychodzą. Natomiast już powoli, jak to się mówi, udało mi się go lekko przegonić. Ale co ja wam będę dużo mówił, skąd się biorą zające? No, widać, co nie, no. Ale śmieszna sytuacja, bo popatrzcie, tu jest moja papryka. Tu są te chaszcze, co nie? Popatrzcie, tam już chaszczy nie ma. Także wiecie, cóż ja mam tutaj wam powiedzieć, no. Takie życie po prostu, no. Z sąsiadem trzeba żyć w zgodzie. Staram się jak mogę. Choroby na papryce polnej. Słuchajcie. Tu jest z natury chłodniej niż w tunelu. W tunelu papryka ma bardzo ciężkie warunki, bo papryka lubi 30 stopni, a w tunelu bardzo często ma 40 albo i 50 stopni. Jeśli chodzi o choroby, tutaj ja zauważyłem, że jest ich dużo mniej. Z dodatkowych plusów, tutaj nie zaobserwowałem przędziorka. Po prostu nie wiem, czy tu jest dla niego za zimno, czy coś. Po prostu tutaj przędziorka nie ma. Jak mam go w tunelach, zdarza mi się, walczę z nim jak potrafię, ale zdarza się, tak tutaj po prostu tego problemu nie mam. Przędziorka nie ma. Jeśli chodzi o choroby, które tu się pojawiają, no to to nie jest taka bardzo choroba, tylko to jest też moje zaniedbanie, bo na niektórych paprykach pojawia mi się sucha zgnilizna wierzchołkowa. Co to oznacza? Po prostu za późno przyszedłem z nawozem dolistnym, czyli wapnowitem, bo wapna potrzeba, jeżeli macie taką chorobę. I to był ten szkopuł. Jeśli chodzi o jakieś inne choroby, nie zaobserwowałem. Powiem wam szczerze, drodzy widzowie, jak kupowałem nasiona tej papryki, nawet nie patrzyłem, na co ona jest odporna, czy na jakie właśnie choroby jest odporna, czy na które nie. Po prostu kupiłem polna, ok. Fajnie obrodziła, jestem zadowolony. Jak jestem zadowolony, no zobaczycie w przyszłym roku. Natomiast uwierzcie mi, że będzie chyba tego, jak wam powiem, że dwa razy tyle, to chyba skłamię. Ale będzie tego dużo więcej. Kolejną rzeczą, którą ja zaobserwowałem jeszcze w tej papryce, nie ma uwiądu, czyli choroby związanej z nieprzyswajaniem wody przez nasze rośliny, która jest bardzo częsta właśnie dla papryki czy pomidora. Mianowicie mówimy tu o wertikulozie, na którą tak naprawdę niektóre moje tunele chorują bardzo, niektóre trochę mniej, ale ogólnie no zdawa się. Tutaj tego po prostu nie ma. Szybkie końcowe podsumowanie. Słuchajcie, papryki polnej nie podwiązywałem. Efekty, w efekcie tak naprawdę dalej jest ok. Wymaga dużo mniej pracy właśnie przez to, że nie musicie jej podwiązywać. Jedyne co dokładacie pracy to tak naprawdę jest plewienie, a jak wyłożycie maty tak jak to jest u mnie, no to już też wam z natury tego sporo odchodzi. Także jest fajna bez roboty, natomiast rwiecie ją na zielono, przez co macie mniej roboty, to tak naprawdę macie dużo gorszą cenę, czyli tak naprawdę wszystko się wyrównuje, w co do użycia pracy macie tego więcej. Fajna, odporna na choroby, po prostu polecam. W przyszłym roku posadzę tego tak naprawdę, myślę, że coś około, tak na przeliczeniu na tunele, 10-12 tuneli. No i co, no? Widzimy się w kolejnym filmie.